A możesz zaśpiewać coś? O właśnie, weź coś zaśpiewaj. I felt a flush with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters. Serduszko z nami jest! Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i fajnie spędzacie czas. Kolacja powoli się kończy, ale to nie koniec tej randki. Przynajmniej dla jednej z par. Wybierzcie proszę, kto z was chce spędzić ten wyjątkowy wieczór poza domem True Love, w urokliwej willi nad brzegiem Morza Karaibskiego. Podejmijcie tę decyzję teraz. Oczywiście chciałem zostać, bo nutka prywatności, coś takiego było. Byłem ciekawy, co to za nutka taka prywatności. Chciałem dowiedzieć się. I co? No to może, Sara, może damy im. Może zagramy w 3 po 3. Męska decyzja. Tak? Chcesz zagrać? A bo ty nie chcesz oddać. Aha, dobrze, dobrze. Lubię to taka zadziora. No jak chcecie, no możecie iść. Dla mnie... Chciałam na początku oddać tą noc w hotelu dla Kuby i dla Sary. Wiedząc o tym, że moja sytuacja Maksyma nie jest aż tak kolorowa, jak była jeszcze kilka dni temu. Tak. Do 3 zagrajcie. Do 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. 1-0. A do 3 gramy? Raz, 2, 3. 2-0. Raz, 2, 3. Wygrałeś. I Maksym właśnie tą randkę naszą i tą noc w hotelu wygrał. A ty przyłupałeś, stary, 3-0. To jak zaśmiałam się z Kuby, że przegrał 3-0, puścił mi oko. Sara, ja chciałam, żeby on... Słuchajcie, przyjeżdżacie do willi. A gdzie jest Oliwia i Max? No właśnie, zostali. Możemy ich... Ej, nie, możemy ich nabrać. No i ustaliliśmy już konkretną wersję, żeby móc im podać szczegóły, żeby to było bardziej wiarygodne. A ja nie mam w ogóle problemu z płaczem na zawołanie. Mam większy problem z płaczem z emocji niż na zawołanie. No, podkręcimy śrubę i przetrzymamy ich do jutra, do powrotu Oliwii i Maxima.